biznes, ośrodki naukowo-doradcze czy organizacje społeczne. I teraz Polski w tym projekcie jest oczywisty. Chociażby geograficznie Polska ma chyba najbardziej korzystną pozycję ze wszystkich partnerów należących do konsorcjum realizującego projekt Sonora. W całym swoim terytorium Polska należy do regionu Europy Bałtyckiej, w całym swoim terytorium Polska należy do regionu Europy Środkowej. Jest beneficjentem dwóch programów europejskich, a więc dwóch budżetów przeznaczonych dla realizacji programów. Jedyne priorytetowe projekty TEN-T realizowane na terenie Polski, które są jednocześnie tak zwanymi projektami flagowymi Strategii Unii Europejskiej dla regionu Bałtyckiego, to są trasy komunikacyjne południkowe, czyli autostrada A1, projekt priorytetowy 25, linia kolejowa T65, projekt priorytetowy 23, a także linia Baltica czy Rail Baltica, pierwszy korytarz planowy. Do tego jeszcze dochodzi oczywiście niedawno zatwierdzona do realizacji autostrada morska Karlskrona - Gdynia, zgłoszona wspólnie przez Baltic Link Association reprezentowany przez pana prezydenta von Olsona i zarząd polskiego konkursu. Projekt Lernbridge przyjął mapę drogową realizacji najważniejszych przedsięwzięć, które mogą stworzyć rzeczywiście ten korytarz wszechstronnego zrównoważonego rozwoju. Jak widać, jest tutaj wiele wspólnych dla wszystkich trzech korytarzy rekomendowanych w projekcie Lambridge, naszych jednych trzech. I widać wyraźnie, że ten nasz pierwszy korytarz, czyli po skrajnie po prawej stronie, jest rekomendowany jako ten, w którym jest wysokie zapotrzebowanie na bez mała wszystkie warunki wstępne realizacji tej inicjatywy. Można dyskutować, czy w naszej strefie korytarza postulat suchych portów, czyli terminali kolejowych, czy pociągów regularnych, czy dokończenie systemu mega hubu nie jest tak bardzo obarczone tym wysokim priorytetem. Myślę, że każdy z tych postulatów jest dla nas aktualnie bardzo ważny. Tutaj zwraca uwagę wymieniony w tej poprzedniej liście inicjatywa Agencji Lernbridge. Ta Agencja Lernbridge została rekomendowana jako forma integrująca czy konsolidująca działania operatorów transportu, ale również i władz publicznych, chociażby resortowych, aby przejazd przez terytorium Polski był płynny, nie był obarczony wąskimi gardłami czy efektami kongresu. To jest projekt Sonora, jak już mówiłem, właśnie o wspomnieniu. Widać, że nasza pozycja i pozycja naszego najbliższego i sąsiada i partnera, czyli zarządu polskiego portu Gdynia, jest niezwykle słaba. W zasadzie tylko tutaj na Pomorzu mamy silnych adwokatów inicjatywy korytarza północno-południa. Ale mamy w tym projekcie Sonora wyjątkowego, dodatkowego partnera, który po raz pierwszy może w tym projekcie występować jako aktywny uczestnik. Projekt Sonora dopuszcza możliwość współpracy z partnerami skandynawskimi, czego nie można było realizować w ramach projektu Lernbridge. Dzięki temu przyzwoleniu, że koncepcje czy propozycje konkretnego Północ Południa są dużo już oczekiwane przez partnerów skandynawskich, w projekcie tym uczestniczą jako partnerzy stowarzyszeni również region Drekinge i miasto Karlskrona. Nasza inicjatywa nie jest pierwsza. Można powiedzieć, że mogła być wcześniejsza, jako że projekt Lernbridge stworzył tak wysoki stopień świadomości potrzeby zmiany tych globalnych tras komunikacyjnych okrążających Europę, wydłużających czas dostawy, podnoszących koszty transportu, a więc koszty finalnego produktu oferowanego na rynku,
że trzeba, że musi być stworzona droga alternatywna, czyli połączenie poprzez porty Adriatyku. I taką inicjatywą wyprzedzającą naszą dzisiejszą była najpierw inicjatywa regionów położonych w Górze rzeki Wody, które ustanowiły tak zwany środkowo-europejski korytarz transportowy, a następnie w wyniku kilku projektów realizowanych głównie na terenie Niemiec, tak zwana inicjatywa Skandia, która doprowadziła do podpisania tak zwanej deklaracji berlińskiej, wskazującej na potrzebę stworzenia alternatywnego obszaru wątpliwie najwyższego rozwoju cywilizacyjnego, który dzisiaj jest lokalizowany w tak zwanym niebieskim bananie europejskim, łączącym ośrodki metropolitalne Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Niemiec. Banan, który by miał integrować potencjał gospodarczy czy cywilizacyjny krajów położonych na zachód, w zachodniej części Półwyspu Skandynawskiego, Niemcy, Austrię i Włochy. Ta inicjatywa właśnie zawarta w deklaracji berlińskiej jest dla nas, mówiąc krótko, konkurencyjna. I stopień aktywności, zaangażowania w ramach inicjatywy dzisiaj jakby zarządzanej, to jest odpowiedź, która musi wykazać, że nie jesteśmy do końca zadowoleni z tej inicjatywy. Podobnie jak projekt Lembrich, projekt Sonora właściwie nie zmienia podstawowej rekomendacji dotyczącej docelowej sieci dróg i sieci linii kolejowych. Ta sieć bardzo wyraźnie wykazuje, że wszystkie 7 województw, które są zainteresowane zawiązaniem takiej współpracy, ma swoje lokalne czy regionalne interesy, aby sieć ta powstała jak najszybciej. Bardzo szczegółowo są natomiast analizowane te fragmenty tej sieci docelowej, które dzisiaj są traktowane jako opóźnione w realizacji, które są obarczone jakimiś przeszkodami natury chyba bardziej polityczno-administracyjnymi, jak finansowymi, bo trzeba oczywiście wiedzieć, że w aktualnym budżecie Unii Europejskiej 2007-2013 na rozwój infrastruktury transportowej zostały zapewnione środki praktycznie wystarczające na realizację ważnych dla obszarów wspólnoty kołowej komunikacyjnej. I tymi właśnie odcinkami, które są utrudnione w realizacji, które są blokadą nie tylko dla naszej pomorskiej czy narodowej sieci komunikacyjnej, ale nawet tej europejskiej, bo traktując Polskę jako kraj tranzytowy, nie możemy tolerować blokad czy utrudnień w przesyłkach towarów, które są traktowane przez porty na Zatoce Gdańskiej jako towary tranzytowe. Niewiele widać na tym ekranie, ale to jest zdjęcie, które jest chyba w całym projekcie Sonora największym potwierdzeniem, że musi nastąpić jakaś dramatyczna, bardzo skuteczna interwencja, która przedsięwzięcie mające już prawie 50 lat wprowadzi na tory realizacji w przewidywanym, akceptowanym terminie. Mówimy mianowicie o odcinku, który jest rekomendowany na terenie Gdyni pod przedłużenie tej transeuropejskiej autostrady północ-południe, dzisiaj ją nazywamy A1, do Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, wtedy, kiedy był ten projekt, czyli na początku lat 70., a obecnie do różnych terminali portu gdyńskiego, takich jak gdyński, bałtycki, terminal roboczy, terminal promowy. Ten odcinek, który mamy tutaj na zdjęciu, porastający drzewami, na środkowym i skrajnym prawym zdjęciu są to sięgające pasa, jakieś krzaki i wysokie trawy, to ma być autostrada. Przynajmniej w ramach przygotowanych w roku 1972, czyli powtarzanych w kolejnych edycjach różnych planów zagospodarowania, różnych strategii. Można już dzisiaj bibliotekę rekomendować, opracować na temat właśnie tej inwestycji, ale niestety rzeczywistość jest ciągnąca. W projekcie Sonora mamy znaleźć sposób na wyjęcie jakby tej inwestycji z obszaru niemożności i ustawienie jej w obszar realizacyjny. Bez realizacji drogi czerwonej linii
czyli mówiąc inaczej, bez doprowadzenia obwodnicy trójmiejskiej poprzez tak zwany zachodni odcinek, czyli północny odcinek do portu gdyńskiego, nie ma naszym zdaniem szans na taki rozwój portu gdyńskiego w ogóle, a części zachodniej, której jest planowane centrum turystyczne szczególnie. Otóż bez nowoczesnej, niekonfliktowej i wynikającej również w potrzeby w okresie przewidywalnym, kilkudziesięcioletnim, komunikacji i dostępności komunikacyjnej, centrum logistyczne będzie zawsze, przepraszam za określenie, zduszone. W naszej koncepcji stworzenia masy krytycznej do realizacji drogi czerwonej jest również rewitalizacja terenów kolejowych. Widać na zdjęciu ogromne